Dzień dobry, Marta Omachel z tej strony. Dzisiaj temat ciekawy, ponieważ będzie mowa o tym, co widzimy na social media i co oglądamy, i zazwyczaj chcę Wam uzmysłowić, chociaż prawdopodobnie większość z Was to wie, ale okazuje się, że jednak nie wszyscy, że to, co widzicie na social media, to tak naprawdę często jest efekt końcowy czyjejś pracy. Albo przynajmniej efekt, jakiś taki efekt zdobycia już czegoś, ale na pewno nie początek. O tak. Przynajmniej nie u mnie. O tak, przynajmniej nie u mnie. Słuchajcie, to co widzimy na social media, czy na przykład idziemy na Instagram kogoś, i czy na Facebook kogoś, często my porównujemy się do tej osoby. I sobie patrzymy na nią i myślimy sobie albo, ale ona ma szczęście, ja nie jestem taka jak ona, albo sobie wmawiamy, że właśnie ja na pewno bym tak nie mogła, bo ja mam 5 dzieci, dajmy na to, i patrzymy na przykład na moją osobę i mówimy, a Marta ma 2. Ja na pewno bym tak nie umiała, cześć Monia, ja na pewno bym tak nie umiała, i nie dam rady, i na pewno mi się nie powiedzie, bo Marta mieszka na Florydzie, a ja mieszkam w małej wiosce, tutaj gdzieś w Polsce. I na pewno mi się nie powiedzie, co ty? Ja na pewno mi się nie uda, i wmawiamy sobie, że pewne rzeczy nam się nie uda, na pewno nie udadzą, my już jesteśmy tego pewni. I wiecie, jak to jest? Energia idzie za uwagą. Więc to, co sobie mówimy, to faktycznie to mamy i to przyciągamy. Tyle, że często błędnie mówimy i błędnie sobie przyciągamy niekorzystne rzeczy dla nas. I wygląda to tak. To, co widzimy na social media, to jest, można powiedzieć, efekt jakiś tam końcowy, jakiegoś tam etapu danej osoby, która pokazuje, jak żyje, do czego doszła, prawda? I porównujemy się, myśląc, że my byśmy też tak chciały, ale nie widzimy tak naprawdę całej tej drogi, którą osoba przeszła, żeby mieć to, co ma. I tak popatrzymy, i na przykład możecie popatrzeć na mój profil i możecie zobaczyć piękny dom na Florydzie, a piękne, fajny styl życia, wolność finansowa, wolność czasowa, i dysponuje swoim czasem, podróżuje po całym świecie, prawda? I widzicie wiele rzeczy bardzo takich przyciągających, które osiągnęłam, ale też możecie nie widzieć, znaczy na pewno nie widzicie całej tej drogi, którą przeszłam do momentu, w którym jestem. I ostatnio, kilka dni temu, ktoś napisał mi na social media prywatnie, że ja się tak bawię i że po prostu w sensie takim negatywnym, no nie, że tak jakbym się bawiła za czyjeś, o tak. Muszę Wam powiedzieć, że dotknęło mnie to, bo każda taka wiadomość, jesteśmy tylko ludźmi, i każda taka wiadomość niemiła albo jakaś nieprzyjemna dotyka, przynajmniej mnie. Ja sobie próbuję z tym radzić i zostawiać, nie reagować, nie odpisywać, bo szkoda mojej energii na pewne takie komentarze i pewne sytuacje, ale to jest dokładnie to samo, o czym dzisiaj mówię, że widzicie efekt końcowy czegoś, nad czym ja pracuję 10 lat. A często nie widać tego, że to trwało 10 lat, żebym była tu, gdzie jestem. I każde potknięcie, każda sytuacja, którą przeszłam przez te 10 lat, żebym była tu, gdzie byłam, że się nigdy nie poddałam, każda ciężka sytuacja, którą miałam, każda sytuacja, gdzie nie szło mi tak, jakbym chciała, tak jak myślicie, że mi szło, doprowadziła mnie do tego, że stałam się mocną kobietą, wiem, gdzie chcę iść, wiem, po co idę, wiem, ile trzeba zapracować na sukces, i wiem, jak pomóc innym osobom. Mam naprawdę duże doświadczenie z pracą z ludźmi, z pomocą innym osobom, rozwinąć taki domowy biznes, ale tego nie widać na social media.
I nic nie ma złego w tym, że my się bawimy, że ja się bawię. Tak naprawdę o to chodzi, żebyśmy się bawili. I ja, żebym się bawiła, i żebyś ty się bawiła, i wszystkie osoby, które są w drodze do swojego sukcesu, które chcą osiągnąć swój cel, to tak naprawdę o to chodzi, żebyście się bawiły. Bo życie mamy tylko jedno. To kiedy będziemy się bawić, jak nie teraz? Prawda? Kiedy będziemy się bawić, jak nie teraz? Tylko pamiętajcie o tym, żeby nie zazdrościć drugiej osobie, bo tak naprawdę negatywnie i jeszcze jakiegoś hejtu puszczać, bo tak naprawdę to nie wiesz. Nie wiesz, co ta osoba, jaka była ta droga do tego osiągnięcia celu. Nie wiesz, nie znasz. Nie znasz osobiście, nie byłaś, nie widziałaś łez, nie widziałaś potu, nie widziałaś ciężkiej pracy, którą ta osoba wykonała, tylko widzisz ten efekt końcowy i myślisz, że tak naprawdę każdemu przyszło to tak, o, i się bawi teraz, no nie? Ja zamierzam się bawić, bo życie jest tylko jedno i ja lubię się bawić. Po to ciężko pracuję, żebym mogła się bawić, ile tylko wlezie. I nie zamierzam przestawać tak naprawdę, póki mam tylko chęć i ochotę. I tak naprawdę o to w tym życiu chodzi, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy się bawili i żebyśmy czerpali z życia jak najwięcej. Tylko pamiętajcie o tym, że nawet jak jesteście w drodze do osiągnięcia swojego celu, pamiętajcie o tym, że to, co widzicie na social media, to może być efekt końcowy, albo może być efekt końcowy jakiegoś tam okresu, który osoba osiągnęła. I żeby też to nie było demotywatorem dla Ciebie, że Ty nie masz tego, że Ty nie masz tego, że Ty nie masz domu na Florydzie, że Ty nie masz takiego auta, że Ty tak nie podróżujesz, bo ja tego też nie miałam. Ja tego też nie miałam. Ja, patrząc na moją historię, która rozpoczęła się tak naprawdę w 2011 roku, kiedy zdecydowałam się na pracę w network marketing, ja wtedy jako mama dwójki dzieci nie miałam zielonego pojęcia, co to w ogóle jest network marketing. Ja nie miałam zielonego pojęcia, co to jest marketing. Nigdy nie skończyłam żadnych studiów marketingowych, żadnej szkoły marketingowej. Nie znałam nikogo, kto robi tak naprawdę taki marketing. I trzeba było się tego nauczyć. Trzeba było się tego nauczyć, ale miałam duże marzenia. I moim głównym celem było, żebym nie musiała sprzątać w Stanach Zjednoczonych. Bo byłam na sprzątaniu, widziałam starsze osoby, jak sprzątają, jak ciężko pracują. I ja sobie dałam taki cel, że ja nie będę tego robić. Nie będę tego robić, że stać mnie na dużo, dużo więcej. Miałam swoje marzenia, miałam to właśnie ten cel, żeby pracować sobie z domu na własną rękę, mieć dzieci przy własnym boku, wychowywać sobie dzieci i móc podróżować i tak naprawdę to wszystko osiągnęłam. Ja dalej mam swoje cele i dalej pracuję, ale tak naprawdę udało mi się to osiągnąć. Tyle, że tego nie widać, kiedy patrzycie na przykład na mój profil, kiedy widzicie, że podjeżdżam Porsche pod dom, kiedy widzicie, że wracam z Tajlandii, prawda? Z kolejnej podróży, bo tyle, co byłam na Bali. Tak, wszystko jest fajne i wszystko jest dla ludzi. I dla Ciebie też to wszystko jest osiągalne. Tyle, że pamiętaj, że to się taki styl życia, przynajmniej według mnie, nie wiem, może się mylę, ale taki styl życia jest do wypracowania, ale też nie wydarza się to, nie wiem, w szybkim okresie czasu. Raczej w rok tego nie osiągniesz. Chociaż mamy kilka osób, które łamią tą... tutaj to, co akurat powiedziałam, czyli osiągają. Ale to jest garstka osób na jednej ręce rąk mogłabym to wymienić, kilka osób, które faktycznie dały temu radę w taki szybki sposób. Ja jestem osobą, która pracowała i pracuje długo na swój sukces. Wcale mi nie przyszło łatwo. Wcale to nie było szybkie. Absolutnie, wręcz odwrotnie. Ja jestem osobą, która się po prostu nigdy nie poddała. Fajne jest to w networku, że jeżeli nie poddasz się, jeżeli wykonujesz swoją pracę systematycznie,
to ten sukces czeka na ciebie, tylko nie wiesz po prostu kiedy. Nie wiesz, kiedy zaskoczy to na tyle mocno, żebyś mogła polepszyć swój styl życia, żebyś ty też mogła czerpać rękami, czerpać garściami to, co tak naprawdę życie oferuje. Więc uważajcie to, co piszecie do innych osób, bo patrząc na przykład na nawet osoby, które osiągnęły naprawdę ogromne sukcesy, ogromne, to pamiętajcie o tym, że ta osoba, że widzicie efekt końcowy. Wy nie znacie drogi do tego sukcesu. Wy nie znacie tych wszystkich porażek i potyczek, która ta osoba przeszła, żeby być tu, gdzie jest. Nie znam osoby, a może są jakieś tam osoby, którym sukces jest dany. Nie wiem, może odziedziczą coś po kimś, nie wiem, mama da albo tata da, ale ja nie znam wielu takich osób. A ja wiadomo, że są. Większość osób wypracowuje sobie sukces poprzez ciężką pracę. Więc warto o tym pamiętać. Ja jestem na tyle silna, żeby nie przejmować się przeróżnymi komentarzami, które czasami docierają ku mojej osobie, że się bawię. Bawię się, będę się bawiła, po to to robię tak naprawdę, żeby się bawić, żeby czerpać z życia na maksa. Tylko pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście w swojej drodze, jeżeli na przykład budujecie swoje biznesy w network marketing, patrząc na mój przykład, jeżeli mogę być inspiracją w Waszą stronę, to pamiętajcie o tym, że ja w 2011 roku osiągnęłam duży awans w mojej pracy, tak naprawdę takiej domowej, w networku i zajęło mi 5 lat. 5 lat, żeby zacząć kwalifikować się na takie wyjazdy na koszt firmy, gdzie firma mnie zapraszała. Następnie, to są takie mini wakacje, bym powiedziała, raz w roku. Następnie w 2020 roku zaczęłam kwalifikować się na kolejne wyjazdy, które firma oferuje, również na koszt firmy, czyli takie tak naprawdę dwie wycieczki w roku otrzymuję od firmy, tak naprawdę w nagrodę za to, że wykonuję sporo pracy, wykonuję duży obrót z grupą i też sama i po prostu każdy może, jak i również ja, osiągać te sukcesy. Co jeszcze? Więc mój sukces wcale nie jest szybkim sukcesem. Jest sukcesem takim, że się nigdy nie poddałam. Bo tak jak Wam mówię, ja nie miałam umiejętności marketingowych. Nie, ja po prostu uparcie dążyłam do celu. Ja sobie znalazłam firmę, którą pokochałam, pokochałam produkty, pokochałam plan marketingowy i po prostu sukcesywnie, systematycznie z chmurą marzeń tak naprawdę nade mną wykonywałam pewne rzeczy, które potrzebowałam wykonać. I ten sukces przyszedł. I jestem pewna, że network marketing jest właśnie takim narzędziem pracy, który może i Tobie przynieść ten sukces. Jeżeli się nie poddasz. Czy było łatwo? O, absolutnie, że nie. Nie było łatwo. Czy było szybko? Już słyszeliście, że nie było szybko. Czy było warto? Było. Było. Bo żadna inna praca by mi tego nie dała, co mam teraz. A lata i tak lecą. 10 lat minęło nie wiadomo kiedy. Pierwsze 5 drapanie po głowie, jak ten biznes budować. Nie poddanie się. Wiele prób i błędów. Udało się, nie udało się, udało i nie udało. Gdzie później, po 5 latach, zaczęło wszystko się pięknie rozwijać, szybkim tempem. I teraz tak naprawdę jestem wdzięczna całej mojej Global Team, ponieważ pracujemy z niesamowitą grupą osób na całym świecie. Zazwyczaj w większości są to Polacy mieszkający za granicą, jak i również i w Polsce. I jestem naprawdę bardzo dumna, że tyle osób nam zaufało, że tak prężnie ten nasz Global Team rośnie. I jeżeli jesteś osobą, która zazdrości, to zamiast zazdrościć, zacznij z nami pracować. Zapracuj sobie sama na ten sukces. Nie zazdrość innym, czy to mi, czy innym osobom,
tylko zamiast swój czas pochłaniać w hejt, zacznij pracować, wypracuj sobie sama ten sukces. My mamy dla Ciebie narzędzia pracy. Ty też możesz. Zamiast myśleć i wmawiać sobie, że dlaczego Tobie nie wyjdzie, bo jestem pewna, że wiele osób tutaj mnie słucha i myślicie sobie, ja nie mam tego, ja nie mam tego, ja nie umiem tak gadać jak Marta, ja nie umiem się nagrywać, ja nie zrobiłabym nigdy Facebook Live. To się naucz. Naucz się, daj sobie szansę. Ja też nie umiałam. Ja też nie umiałam. Ja nie byłam osobą, która pokazywała się na social media, która tutaj nie wiadomo jak z łatwością przekazywała swoje myśli. Nie! Ja się bałam, telepałam przed każdym Facebook Live, kiedy na przykład zdecydowałam się na takie wyzwanie, gdzie miało mnie nauczyć robienia Facebook Live. Ja tego nie umiałam. Więc jeżeli Ty myślisz, że Ty się do tego nie nadajesz, bo nie umiesz tak mówić, to się naucz. Daj sobie szansę. W networku możecie mieć fantastyczny styl życia, ale musicie nabyć pewne umiejętności. Powolutku, małymi krokami, potrzeba się nauczyć pewnych rzeczy. Samo nie przyjdzie. Wiele osób, te dziewczyny, które obserwujecie na social media, które podróżują, które odnoszą sukcesy, one pokonują swoje bariery, swoje stopy, które mają. To nie są osoby, które są przyszły, zaczęły pracować i są w 100% przygotowane na sukces i robią, bo one się do tego nadają. Nie! To są osoby, które pokonują swój strach każdego jednego dnia. Częstą się przed Facebook Live, ale robią. Robią Facebook Live, nie umiejąc robić Facebook Live. Robią, bo wiedzą, że tylko praktyka codzienna, pokazywanie się jest w stanie zrobić to, żeby one się w końcu tego nauczyły. Żeby one były dobre pewnego dnia w takim przekazie na social media. Oczywiście Facebook Live nie jest wymaganą rzeczą w networku, tak a propos, bo mamy osoby, które wybudowały przepiękne biznesy bez robienia Facebook Live. Facebook Live jest to po prostu tylko forma, darmowa forma przekazu, którą ja bardzo polubiałam i która mi bardzo dobrze służy, ale nie jest ona koniecznością. Jest wiele osób, które może przekazać te same informacje przez telefon innym osobom. Porozmawiać, spotkać się na kawę. Ja akurat lubię przekaz internetowy, bo mieszkam na Florydzie i mam dostęp do całego świata, więc dla mnie to jest coś, co mi bardzo ułatwia tą pracę i nie limituje. Ale nie jest to wymogiem, nie jest to koniecznością. Ale jeżeli sobie wmawiacie, że ja nie, bo to, ja nie, bo tamto, ja nie umiem, pamiętajcie, że patrzycie teraz na mnie i widzicie efekt końcowy mojej 10-letniej pracy. Ja taka nie byłam, tutaj wygadana i ho-ho do przodu. Nie, ja się bałam, ja się wstydziłam, mi serce dygotało i ja bym nigdy w życiu tak się nie nagrała, jak teraz się nagrywam lata wstecz. Nigdy. Więc pamiętajcie, że dajcie sobie szansę. Dajcie sobie szansę w networku, bo naprawdę się zmienisz. Po pół roku pracy w networku z nami, z Global Team, ty będziesz inną osobą. Ty się zaczniesz nie poznawać. Na plus. Będziesz bardziej odważna, będziesz wiedziała bardziej, gdzie idziesz, po co idziesz, a może nawet i stwierdzisz, że to nie jest dla ciebie. Ale lepiej stwierdzić, że to nie jest dla ciebie i wiedzieć, że to nie jest dla ciebie, niż nie spróbować. Ponieważ stworzenie swojego własnego biznesu w Stanach za $350 to jest po prostu za tanie. Za tanie. To powinno kosztować minimum $3,500, żeby otworzyć taki biznes. Może wtedy byłabyś bardziej zdecydowana i bardziej serio podeszła do tego biznesu. Jak dla mnie to jest za tanie, bo to, co możecie osiągnąć w tym biznesie, rzadko kto oferuje. Rzadko kto oferuje. Oczywiście to wymaga pracy, zaangażowania i czasu, ale naprawdę każda jedna osoba pracowita, która lubi pomagać innym osobom, bo na tym to polega, może tutaj osiągnąć swój sukces. Tylko proszę Was, nie mówcie po 2 miesiącach, że
wam nie idzie. Dajcie sobie czas na naukę. Co to jest 2 miesiące? To tak jakbyś otworzyła restaurację i powiedziała, że po 2 miesiącach, że jednak nie. Jednak nie, bo ci nie idzie. Nie masz klientów na lunch. Tyle, że w restauracji zapłaciłaś $200,000 za rozpoczęcie biznesu i nigdy się nie poddasz. A w networku zapłacisz $350 za start w biznesie i dlatego tak łatwo chcesz się poddać po kilku miesiącach niepowodzeń. Mam nadzieję, że te mocne słowa na dzisiaj będą dla ciebie inspiracją. Nie chcę was wystraszyć, nie chcę was tutaj, nie wiem, wystraszyć bym powiedziała, tylko chcę wam powiedzieć, jak wygląda życie, jak faktycznie to wygląda. To wymaga pracy i wysiłku. Ale jeżeli chcesz zmienić coś w tym życiu, to tu masz narzędzie pracy za $350 na start, za pakiet startowy produktów, które użyjesz sobie dla swojej rodziny i możesz mieć totalnie inne życie za rok, 2, 3, 5, 10. Totalnie inne życie. I nie myśl, że będzie łatwo i szybko. Nie. Dla niektórych jest szybko. Może będziesz jedną z tych osób, tych niewielu osób, które zrobią to szybko, ale dla większości nie jest to szybko. Dla większości jest to przełamanie wielu barier w głowie, sposobu myślenia, jak podchodzimy do innych ludzi i to jest wielki rozwój osobisty, zanim ci kliknie. Tak samo było w moim przypadku. Ja totalnie nie byłam przygotowana na sukces, dlatego tego sukcesu nie miałam kiedyś. Totalnie nie wiedziałam. Ja dopiero to wszystko się nauczyłam. Więc ty też możesz. Pamiętaj, że efekt końcowy niech cię nie wystrasza i nie myśl sobie, że ty się nie nadajesz, bo nie masz takiego auta, czy nie mieszkasz na Florydzie i nie masz palm wokół siebie. Bo jeżeli nie masz, a o tym marzysz, to network marketing jest dla ciebie narzędziem, żebyś kiedyś miała te palmy koło domu. I ty nie zazdrość nikomu sukcesu, bo nie wiesz, jaka była droga do przebycia tego sukcesu. Inspiruj się drugimi osobami, tymi, którzy już przeszli przez tą drogę. I pamiętaj o tym, że oni mieli tutaj jakiś tam, że oni również przeszli tą drogę potyczek i porażek, których ty nie widzisz. Trzymajcie się, pa, pa.